Szanowni Państwo, na wstępie poprzedniego wykładu zwróciłem uwagę na fakt, że większość, jeżeli nie wszystkie obietnice i zapewnienia rządów na lepszą i świetlaną przyszłość, okazują się właśnie tylko tym, pustymi, gołosłownymi obietnicami. Z roku na rok rzeczywistość okazuje się inna, a często wręcz zupełnie przeciwna do wielkich słów i politycznych programów wyborczych kampanii. Nie tylko słowa polityków okazują się bardzo tanie, ale nawet ich wypisane programy polityczne, ich opublikowane deklaracje okazują się bezwartościowe. Nie tak ma się sprawa z Bożymi obietnicami. Bóg jest prawdomówny. Jego słowo jest prawdą. Tak powiedział Pan Jezus, modląc się do Boga Ojca tuż przed Jego aresztowaniem. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 werset. Słowo Twoje jest prawdą. Już Boże wypowiedziane słowo powinno nam wystarczyć, by mieć do Niego pełne zaufanie. Ale Bóg idzie dalej i daje apostołowi Janowi polecenie zapisania tego słowa, utrwalenia na piśmie jego zobowiązania do spełnienia tych wszystkich wspaniałych obietnic w wersecie 5, 21 rozdziału Księgi Objawienia. Jakby przewidując niewiarygodność ludzkich przywódców, Jezus mówi do apostoła Jana: napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Księga Objawienia, 21 rozdział, 5 werset. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. I mówi: napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Ale skąd możemy mieć pewność, że tym zasiadającym na tronie jest właśnie Jezus Chrystus? Odpowiedź znajdujemy w następnym wersecie, gdzie Jezus przedstawia się nam jako Alfa i Omega, początek i koniec. Księga Objawienia, 21 rozdział, 6 werset. I rzekł mi: stało się, jam Alfa i Omega, początek i koniec. Ale wróćmy do 5 wersetu. Księga Objawienia, 21 rozdział, 5 werset. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. I mówi: napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Pokrótce ustaliliśmy, że tym zasiadającym na tronie jest Jezus Chrystus. Omówimy to jeszcze raz, analizując werset 6. Teraz proszę zwrócić uwagę na te słowa Jezusa: oto czynię wszystko nowe. Nowe niebiosa i nowa ziemia to nie renowacja obecnego nieba i ziemi. To zupełnie nowe stworzenie. W końcu Bożą specjalnością jest czynienie wszystkiego nowym. W istocie apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale 17 wersecie, że jeżeli jesteśmy w Chrystusie przez wiarę, to stajemy się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział 17 werset. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto stało się nowe. Więc skoro jesteśmy nowymi stworzeniami w Chrystusie Jezusie, dlaczego Bóg miałby pozostawić nas w świecie, który nie pasuje do tego, kim jesteśmy? Tak więc, tak jak jesteśmy nowi w Chrystusie, tak też Jego ostateczny cel polega na doprowadzeniu nas do nowego nieba i nowej ziemi, aby te nowe niebiosa i nowa ziemia pasowały do tego, kim jesteśmy,
aby pasowały do naszej pozycji w Chrystusie. Oto czynię wszystko nowe. Wszystko nowe znaczy, że obecny świat i nasze obecne ciało ulegnie całkowitej zmianie. W liście do Koryntian w 15 rozdziale, 50 wersecie, apostoł Paweł pisze, że nasze grzeszne, starzejące się i umierające ciało musi być zmienione na bezgrzeszne, a tym samym na nieśmiertelne ciało. Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Na nowej ziemi Bóg ustanowi inne, nowe prawa fizyki. W szczególności Bóg usunie drugie prawo termodynamiki, lepiej rozumiane jako prawo wzrostu entropii, czyli stanu nieporządku lub chaosu. Druga zasada termodynamiki głosi, że entropia to jest funkcja stanu określająca kierunek przebiegu spontanicznych zmian w układzie termodynamicznym, systemu zamkniętego nie może się zmniejszyć. Każdy system pozostawiony samemu sobie zawsze ma tendencję do przemieszczania się od porządku do nieporządku, a jego energia ma tendencję do przekształcania się w niższe poziomy dostępności do pracy, ostatecznie stając się całkowicie przypadkową i niedostępną do pracy. Autor i naukowiec Isaac Asimov, rosyjski Żyd, urodzony niedaleko Smoleńska, jako Isaac Judah Asimov, tak wyjaśnia prawo wzrostu entropii, znane jako drugie prawo czy zasada termodynamiki. Wszechświat jest coraz bardziej nieuporządkowany. Wszystko, co musimy zrobić, to nic nie robić, a wówczas wszystko się psuje, wali, łamie, zużywa samoistnie. I o to chodzi w tym drugim prawie. Innymi słowy, z biegiem czasu wszystko ma tendencję do nieporządku, chaosu i braku zorganizowania. Prosta obserwacja potwierdza prawdziwość drugiego prawa termodynamiki. Farba na domu się kruszy i odpada, brud się gromadzi, dom sam siebie popada w ruinę, jeśli nie podejmiemy żadnych kroków zapobiegawczych, żywe istoty, które umierają, gniją i rozkładają się. Prawa termodynamiki, tak jak siła grawitacji, należą do jednych z najbardziej fundamentalnych praw wszechświata, stworzonych przez Boga, do których wszystkie rzeczy muszą się stosować. Księga Objawienia, 21 rozdział, 5 werset. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. I mówi: napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. A jednak Bóg mówi, że to wszystko ulegnie zmianie. Musi ulec zmianie, żeby wieczny stan mógł trwać wiecznie. Oto czynię wszystko nowe. Nowe niebo i nowa ziemia. Życie wieczne w nowych, niezniszczalnych, nieśmiertelnych ciałach. To wszystko wymaga innych praw fizyki. W Biblii mamy wiele przykładów na to, że Bóg jest w stanie tymczasowo zmienić obecnie panujące prawa fizyki i zamienić wodę w wino. Jezus chodził po wodzie. Z 5 bochenków chleba i kilku ryb nakarmił 5000 ludzi. Bóg zawiesił działanie drugiego prawa termodynamiki podczas 40-letniej wędrówki Izraelitów po pustyni. Księga Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, 4 werset.
Nie zniszczyło się na tobie twoje odzienie, ani twoja noga nie opuchła przez 40 lat. Księga Powtórzonego Prawa, 29 rozdział, 4 werset. Prowadziłem was przez 40 lat po pustyni, a nie podarły się na was szaty, ani obuwie na waszych nogach. Księga Nehemiasza, 9 rozdział, 21 werset. Przez 40 lat zaopatrywałeś ich na pustyni, także nie odczuwali braku. Szaty ich się nie zniszczyły, a nogi ich nie spuchły. Przez okres 40 lat wędrówki Izraela zarówno ich szaty, jak i ich sandały nie uległy zepsuciu, nie zużyły się. Ich nogi nie spuchły od długiego marszu po pustyni. Bóg zawiesił drugie prawo termodynamiki, które przestało działać na Izraelitach przez 40 lat. Tak samo też, żeby wieczny stan był wiecznym stanem i żeby życie wieczne było możliwe, Bóg usunie obecnie istniejące prawa fizyki i ustanowi nowe. Profesor Hugh Ross, astrofizyk i chrześcijanin, w jego książce Navigating Genesis, A Scientist's Journey Through Genesis 1-11, Poruszanie się po Księdze Rodzaju, podróż naukowca przez Księgę Rodzaju od 1 do 11 rozdziału, zwraca naszą uwagę na wszechobecne działanie drugiego prawa termodynamiki na tej Ziemi i konieczność usunięcia tego prawa na nowej Ziemi. Biorąc pod uwagę, że drugie prawo termodynamiki jest niezbędne do życia, do jedzenia, do poruszania się i wielu innych przyjemnych czynności, nie ma powodu, aby osądzać to prawo źle. Prawa termodynamiki zostały uwzględnione, gdy Bóg ogłosił, że jego stworzenie jest bardzo dobre. Nie wolno nam jednak mylić bardzo dobrego Bożego stworzenia z jego ostatecznym stworzeniem, a ściślej mówiąc, z jego ostatecznym celem dla ludzkości. W nowym stworzeniu, opisanym w Objawieniu 21 i 22 rozdział, nie będzie żadnych praw termodynamiki, nie będzie rozkładu, nie będzie frustracji, nie będzie jęczenia, nie będzie żałoby. Prawa termodynamiki są dobre pomimo rozkładu, frustracji i wzdychania, ponieważ są częścią Bożej strategii przygotowania ludzi, którzy tak zdecydują, do cieszenia się nagrodą życia wiecznego w nowym stworzeniu. Księga Objawienia, 21 rozdział, 5 werset. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. I mówi: napisz. Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, ponieważ Jezus jest utożsamieniem prawdy. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Do kościoła w Filadelfii Jezus przedstawił się jako prawdomówny. Księga Objawienia, 3 rozdział, 7 werset. Aniołowi kościoła w Filadelfii napisz: to mówi święty, prawdomówny, ten, co ma klucz Dawida, ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Jednym z powodów, dla których powracający na ziemię Jezus Chrystus nazwany wiernym i prawdziwym, jest to, że On zaczyna, wypełnia i kończy wszystko, co obiecał zrobić. Księga Objawienia, 19 rozdział, 11 werset. Potem ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń,
a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym. Oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Zapewne wiemy, że są pewne rzeczy, których Bóg nie może zrobić. Wydawałoby się, że wszechmocny i suwerenny Bóg może robić wszystko, co mu się podoba. A jednak tak nie jest. Są pewne rzeczy, których On nie może zrobić i nie zrobi, ponieważ narusza to Jego charakter. A jedną z tych rzeczy jest kłamstwo. Księga Liczb, 23 rozdział, 19 werset. Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił? Ja mogę kłamać, ty możesz kłamać, przywódcy Kościoła mogą kłamać, ludzie, którym ufasz najbardziej, rodzice czy dziadkowie mogą kłamać. Politycy są znani z tego, że jak tylko otworzą usta, to już kłamią. Ale Bóg nie może kłamać. Dla Boga powiedzenie czegoś niedokładnego lub niepoprawnego, lub upiększanie rzeczy, lub fałszywe przedstawianie rzeczy byłoby poza Jego charakterem. Dlatego mówi: napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Apostoł Jan zapisuje te słowa, ponieważ to jest prawda. To się stanie. Bóg uczyni wszystko nowe i to jest nasza nadzieja. Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Te nowe niebiosa i nowa ziemia dadzą wielką satysfakcję dla jej mieszkańców. Księga Objawienia, 21 rozdział, 6 werset. I rzekł mi: stało się, jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Słowa stało się wskazują, że Boży plan doświadczania człowieka dobiegł końca. W poprzednim wykładzie omówiliśmy 7 okresów zwanych dyspensami, w których Bóg wystawił ludzi na próbę. Nawet teraz, w tym wieku łaski, człowiek jest poddawany próbie i tak też będzie podczas panowania tysiącletniego Królestwa Bożego. Ale po tym tysiącletnim królestwie i po sądzie ostatecznym, teraz to wszystko się skończyło. Nie ma już testów. To jest wieczny stan. Jakąkolwiek decyzję ludzie podjęli za lub przeciw Chrystusowi, zostało to zapieczętowane na wieczność i te decyzje są nieodwracalne. Księga Objawienia, 21 rozdział, 6 werset. I rzekł mi: stało się, jam alfa i omega, początek i koniec. Ten, który zasiadł na tronie i ten, który mówi: napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe, i ten, który rzekł: stało się, przedstawia się teraz jako alfa i omega. Początek i koniec. Alfa i omega, początek i koniec, to tytuły, jakie są przypisane Jezusowi. To tak jak powiedzieć: ja jestem od A do Z, jestem początkiem i końcem. To oznacza, że Jezus jest punktem historii. On jest tym, wokół którego obraca się nie tylko cała historia świata, ale historia całego wszechświata. O tym, że Jezus jest alfa i omega, czytaliśmy po raz pierwszy na samym początku Księgi Objawienia, w 1 rozdziale, 8 wersecie. Jam jest alfa i omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, wszechmogący.
W wersecie 17 tego pierwszego rozdziału czytaliśmy, że Jezus jest również pierwszym i ostatnim. Księga Objawienia, pierwszy rozdział, 17 werset. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni. Na samym końcu Księgi Objawienia Jezus mówi o sobie, używając te trzy tytuły. Księga Objawienia, 22 rozdział, 13 werset. Jam alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Nie można nauczać historii świata bez Boga. W rzeczywistości nie można nawet poprawnie nauczać żadnego przedmiotu bez Jezusa, ponieważ On jest celem wszystkiego. On wyznaczył teraźniejszość i On wyznaczył przyszłość. On jest alfą i omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. W liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale od 15 do 17 wersetu, apostoł Paweł tak pisze o roli Jezusa we wszechświecie. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Jezus nie tylko stworzył cały wszechświat, On utrzymuje cały wszechświat razem. Jezus dba o to, żeby świeciło słońce, żeby biło nasze serce, żebyśmy mieli jedzenie, wodę do picia i powietrze do oddychania. Wszystko w Nim ma istnienie i zostało przez Niego stworzone dla Jego chwały. Jezus rzeczywiście jest alfą i omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Księga Objawienia, 21 rozdział, 6 werset. I rzekł mi: stało się, jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Ponieważ Jezus jest alfą i omegą, początkiem i końcem, tak więc On i tylko On może dać nam życie wieczne. Takie zapewnienie Jezus dał męczennikom okresu ucisku. Księga Objawienia, 7 rozdział, 16 i 17 werset. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu. I poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Źródła wód życia odnoszą się do obfitego charakteru życia wiecznego i błogosławieństw, które z niego płyną i jest wypełnieniem zaproszenia z Księgi Izajasza, 51 rozdział, 1 werset. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże kupujcie, bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. O życiu wiecznym, o źródle wody życia Jezus mówił do kobiety, którą On spotkał przy studni w Samarii. Ten sam apostoł Jan opisał to wydarzenie w jego Ewangelii w 4 rozdziale od 13 do 15 wersetu. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus:
Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Taki jest obraz ludzkości bez Chrystusa. Bóg stworzył każdego z nas z pustką w środku, z pragnieniem, które można doświadczyć tylko w relacji z Bogiem, który nas stworzył. Ale grzech zepsuł tą relację z Bogiem. To oddaliło nas od Boga, ale tęsknota za wypełnieniem tej pustki dalej w nas jest. I to jest zasadniczo to, czego szukają ludzie, którzy nie znają Chrystusa. Wszystko, czego próbują, władza, sukces, dobrobyt, przyjemność, cokolwiek to jest, jest ciągłym bólem w sercu. Nic nie działa, nic nie daje całkowitej i trwałej satysfakcji. A jednak Jezus Chrystus mówi, że jest żywa woda. I kiedy ją pijesz, już nigdy nie będziesz pragnąć niczego innego. Nie chodzi o to, czy twoje życie jest doskonałe. Ta Samarytanka prowadziła bardzo rozwięzłe życie. Ale przez picie tej żywej wody wchodzisz w relację z tym, który cię stworzył, który jest celem całej historii. I nagle odkrywasz, że to jest powód, dla którego istniejesz. Trzeba tylko chcieć. Trzeba mieć pragnienie, a pragnącemu Jezus da pić ze źródła wody życia za darmo. Cóż to za tragedia przechodzić dekada po dekadzie życia, nawet nie rozumiejąc, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego istniejemy. Ludzie chodzą z bólem w sercu, który próbują wypełnić tym czy tamtym, ale wciąż odczuwają niezaspokojoną pustkę. A jednak Jezus ma na tą naszą udrękę odpowiedź. Jezus ma lekarstwo, źródło wody życia. Trzeba tylko chcieć. Trzeba mieć pragnienie. Księga Objawienia, 21 rozdział, 6 werset. I rzekł mi: stało się, jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Jezus nie tylko ma lekarstwo na nasze udręki, na nasze pragnienie lepszego życia, lepszej przyszłości, ale jeżeli tylko chcemy, to Jezus da nam to za darmo. Takie zapewnienie, że możemy pić za darmo wodę życia bez kosztów z naszej strony, jest powtórzone jeszcze raz przy końcu Księgi Objawienia. Księga Objawienia, 22 rozdział, 17 werset. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Życie wieczne, nasze zbawienie, jest możliwe osiągnąć za darmo, bez kosztów z naszej strony, bez żadnych uczynków dla Boga. Dar życia wiecznego jest właśnie tym, darem od Boga. I z definicji dar jest za darmo, inaczej nie byłby darem. Nasze zbawienie, życie wieczne z Bogiem, jest ofiarowane całkowicie i wyłącznie na podstawie wiary, która jest jedynym sposobem otrzymania tego daru od Boga. Apostoł Paweł potwierdza to w liście do Efezjan, 2 rozdział, 8 i 9 werset. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga.
nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Rzeczywistość jest taka, że nie jesteśmy zbawieni przez nasze najlepsze nawet uczynki. Jesteśmy zbawieni dzięki Jego dobrym uczynkom. Nie jesteśmy zbawieni na podstawie naszej ofiary. Jesteśmy zbawieni w oparciu o Jego ofiarę. Nie jesteśmy zbawieni dlatego, że bierzemy nasz krzyż i idziemy za Jezusem. Jesteśmy zbawieni, ponieważ to On wziął swój krzyż. Jesteśmy zbawieni z Bożej niezasłużonej łaski. Nasze zbawienie, cały ten wielki plan, cały koszt naszego zbawienia zapłacił Bóg i Jego Syn, nasz Zbawca Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 16 wersecie czytamy: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. My nie kiwnęliśmy nawet palcem. My w niczym nie przyczyniliśmy się do naszego zbawienia. Jedyne, co nam pozostało, to przyjąć Boży dar zbawienia, pić ze źródła wody życia. Cała treść Biblii nie jest o tym, co my musimy zrobić dla Boga, żeby osiągnąć zbawienie. Treścią Biblii jest to, co Bóg już zrobił dla naszego zbawienia. Przez swoje bezgrzeszne życie, ofiarną śmierć, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba, Jezus wybawił nas od Boga i zbawił nas do Boga. Jezus wybawił nas od Jego gniewu i zbawił nas do Jego łaski, od potępienia przez Boga do pojednania z Bogiem, od wiekuistej śmierci do życia wiecznego. To wszystko dokonał Bóg i Jezus. Jedyne, co nam pozostało, to przyjąć ten Boży dar zbawienia. Kiedy przyjmujemy ten Boży dar zbawienia przez wiarę i tylko przez wiarę w osobę i uczynki naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa, w tym momencie dostępujemy zbawienia przez nasze usprawiedliwienie w oczach Boga. W tym momencie jesteśmy zbawieni raz na zawsze, bo Bóg nigdy nie odbierze nam tego daru zbawienia, niezależnie od tego, kim jesteśmy. Jezus nie wymagał od Samarytanki, żeby ona zmieniła swój styl życia. Jezus nie pytał się, czy złoczyńca na krzyżu żałuje za swoje grzechy. Zbawienie jest bardzo proste i zawiera tylko jeden warunek – wiara, czyli pokładanie zaufania w Jezusie, że On jest jedynym, który może nas zbawić od wiecznego potępienia w piekle do życia wiecznego z Bogiem. Sprawy dotyczące moralnego i chrześcijańskiego życia to kwestia naszego wzrostu duchowego po naszym zbawieniu, które pod wpływem danego nam Ducha Świętego doprowadzają nas do stopniowego uświęcenia, który to proces trwa przez całe nasze ziemskie życie po naszym zbawieniu. Każdy, kto wierzy w Jezusa i przyjmuje Go jako swojego odkupiciela za grzechy, dostępuje natychmiastowego zbawienia. To jest odpowiednikiem pierwszej fazy naszego zbawienia. W momencie naszej wiary otrzymujemy niezasłużony dar od Boga, za który Jezus, nie my, Jezus zapłacił ogromną cenę. Po naszym zbawieniu, w drugiej fazie naszego zbawienia, mamy możliwość stać się naśladowcą Chrystusa przez nasz duchowy wzrost, nasze ciągłe uświęcanie. To dopiero na tym etapie
Bóg zalicza nasze dobre uczynki, za które możemy dostać dodatkowe nagrody poza już zapewnionym życiem wiecznym. Nowe niebiosa i nowa ziemia to nowa rzeczywistość, jaka nas czeka. Księga Objawienia, 21 rozdział, 7 werset. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. Każdemu z siedmiu kościołów, o których czytaliśmy wcześniej w rozdziałach 2 i 3 Księgi Objawienia, została wcześniej dana łaskawa obietnica dla zwycięzców w tym kościele. Teraz dana jest 8 i ostatnia obietnica dla każdego zwycięzcy. Jest to zapewnienie, że wszyscy zwycięzcy we wszystkich prawdziwych kościołach na całym świecie otrzymali w końcu po zmartwychwstaniu i na nowej ziemi wypełnienie wszystkich Bożych obietnic. Ci zwycięzcy odziedziczą wszystko. Nasuwa się jednak pytanie, kim są ci zwycięzcy? Albo w jaki sposób można zostać zwycięzcą? Dla wielu ludzi słowo zwycięzca kojarzy się z presją, która spoczywa na nich, że muszą zrobić X, Y i Z, żeby uzyskać status zwycięzcy, aby mógł pewnego dnia cieszyć się tymi wszystkimi obietnicami i błogosławieństwami. To słowo zwycięzca kojarzy się ze sportowcem, który musi ciężko trenować, a potem wydać z siebie wszystko, aby zostać zwycięzcą w takiej czy innej dyscyplinie sportu. Ale to nie jest ten typ zwycięzcy, o którym mówi Biblia. I znowu ten sam apostoł Jan wcześniej w jego pierwszym liście, w 5 rozdziale, 4 i 5 wersecie, daje nam odpowiedź, kto jest tym zwycięzcą, i wtedy nie mamy już żadnych wątpliwości co do tego, kim on jest. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 4 i 5 werset. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jeżeli wierzymy w osobę i uczynki Jezusa Chrystusa, automatycznie stajemy się zwycięzcami. Stajemy się zwycięzcami nie przez nasze uczynki, nie przez nasz wysiłek, ale przez to, że Jezus zwyciężył. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 33 werset. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Nasz status zwycięzcy nie opiera się na tym, że wspinamy się po jakiejś drabinie, że usiłujemy coś dla Boga zrobić. Nasz status zwycięzcy jest nam przekazany w momencie, kiedy zaufamy Jezusowi, ponieważ On jest zwycięzcą. On zwyciężył świat. Jezus umarł na krzyżu, został pogrzebany, trzeciego dnia zmartwychwstał i wstąpił do prawicy Boga, a tym samym On zwyciężył. I jeżeli wierzymy w Niego, my stajemy się uczestnikami w Jego zwycięstwie. Stajemy się zwycięzcami. My możemy nie czuć się zwycięzcami. My możemy nie wyglądać na zwycięzców. Ale to nie ma nic wspólnego z faktem, że jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy zwycięzcami, ponieważ On jest zwycięzcą. A zwycięzca otrzymuje dziedzictwo, które zostało mu obiecane. I teraz te obietnice stają się rzeczywistością.
Księga Objawienia, 21 rozdział, 7 werset. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. Ten, kto zwycięży, to jest ten, kto wierzy w zbawienne imię Jezusa, odziedziczy wszystkie te rzeczy. Wszystko to, co jest opisane tutaj w tych dwóch majestatycznych rozdziałach, 21 i 22 Księgi Objawienia. Apostoł Piotr pisał, że nadejdzie dzień, kiedy wszyscy wierzący otrzymają obiecane im dziedzictwo. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 3 i 4 werset. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla nas w niebie. Ale co to właściwie jest dziedzictwo? Dziedzictwo to jest spadek, jaki ktoś zostawia nam według jego łaski. Spadek jest to coś, co prawnie już jest twoje, ale jeszcze nie wszedłeś w posiadanie tego, co zostało tobie przypisane. Ale pewnego dnia otrzymamy ten spadek, to dziedzictwo. To dziedzictwo jest tak pewne, że w następnym wersecie apostoł Piotr pisze, że sam Bóg strzeże nas swoją mocą, abyśmy to dziedzictwo otrzymali. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 5 werset. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Jesteśmy chronieni przez Bożą moc, dopóki nie nadejdzie dzień, kiedy nasze dziedzictwo stanie się rzeczywistością. Co to dziedzictwo obejmuje? Księga Objawienia, 21 rozdział, 7 werset. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. Bóg Wszechświata chce być twoim i moim Bogiem. On chce, byśmy byli Jego synami i córkami. To jest coś więcej niż zestaw wyznań wiary takiego czy innego systemu religijnego. To jest osobista relacja z tym, który nas stworzył i odkupił. Bóg chce nas poznać. Bóg chce się z nami przyjaźnić. Bóg chce wspólnie z nami chodzić. Bóg chce mieć z nami osobistą relację. W rzeczywistości właśnie dlatego zostaliśmy stworzeni, aby doświadczyć intymności z Bogiem. Wiedzieć o Bogu, nawet wierzyć w Jego istnienie, to za mało. Właśnie o tym braku intymności z Bogiem, braku osobistej, przyjaznej relacji z Bogiem ostrzegał Jezus. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, od 21 do 23 wersetu. Nie każdy, który mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Proszę zauważyć, że Jezus mówił te słowa do ludzi, którzy uważali się za wierzących, bo tylko wierzący uznają Go za ich Pana.
Oni wiedzieli o Jezusie, ale oni nie znali Jezusa, nie zawarli z Nim intymnej znajomości. W rezultacie też również Jezus ich nie znał. Księga Objawienia, 21 rozdział, 7 werset. Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. Proszę jeszcze raz zwrócić uwagę, jakiej relacji z nami chce Bóg. Nie czytamy tutaj, ja będę Bogiem dla niego, a on będzie moim stworzeniem. Nie czytamy również, ja będę Bogiem dla niego, a on będzie moim sługą. Nie. Bóg chce mieć rodzinne, ojcowskie, intymne relacje z jego dziećmi. W liście do Galatów, w 4 rozdziale, 6 i 7 wersecie, apostoł Paweł pisze, że ponieważ został nam dany Duch Święty, który mieszka w naszych sercach, jest to świadectwem naszego stanu synostwa z Bogiem. A skoro jesteśmy synami, to i dziedzicami. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 21 do 23 wersetu, apostoł Paweł pisze, że zwycięzca, czyli syn i dziedzic potężnego Boga stworzenia, odziedziczy cały wszechświat. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Cóż za wspaniałe dziedzictwo! Przyszłość każdego wierzącego, czyli przyszłość każdego zwycięzcy, nie jest ograniczona ani w czasie, ani w przestrzeni. Nieskończone zasoby całego wszechświata będą należeć do nas w nadchodzących wiekach wieczności. Na nowej ziemi zapanuje nowa świętość, ponieważ wszyscy niezbawieni, bezbożni ludzie nie będą mieli tam miejsca. Księga Objawienia, 21 rozdział, 8 werset. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców, udział w jeziorze gorącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. To jest trochę niezbyt jasne tłumaczenie. Uwspółcześniona Biblia Gdańska tłumaczy ten werset bardziej wyraźniej. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Lista tych grzeszników zmierzających do piekła jest bardzo pouczająca. Na czele tej listy znajdują się tchórze według Biblii Tysiąclecia lub bojaźliwi według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Nie jest to oczywiście odniesienie do fizycznego tchórzostwa czy bojaźni, jak na przykład bojaźń przed wysokościami czy bojaźń pływania w wodzie, ale raczej jest to w odniesieniu do braku ufnej wiary w Jezusa Chrystusa. Chrystus mówił o tego rodzaju tchórzostwie czy bojaźni, kiedy On uspokoił wiatr na jeziorze. Ewangelia Marka, 4 rozdział, 40 werset. Wtedy rzekł do nich,
Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Ich tchórzostwo czy bojaźń przed utonięciem wynikała z braku wiary w moc Jezusa. Blisko spokrewnione jest słowo użyte w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 27 werset. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Podobnie też w drugim liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze, że ci, którzy bardziej boją się dezaprobaty ludzi niż Chrystusa, są niebezpiecznie blisko tego rodzaju grzechu. A drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 7 i 8 werset. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. Proszę zauważyć, że pozornie bardziej odrażające grzechy, które stanowią tę listę, takie jak morderstwo, rozpusta czy bałwochwalstwo, są w rzeczywistości mniej poważne niż ten grzech niewiary. Wszystkie inne grzechy, nawet morderstwo, może być wybaczone, jeśli istnieje szczera skrucha i wiara. Ale nie ma zbawienia dla niewierzących. Największym grzechem ze wszystkich możliwych, za który nie ma przebaczenia, jest grzech nieuwierzenia w ofiarną śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Właściwe zrozumienie tego grzechu niewiary jest bardzo pomocne w głoszeniu Ewangelii o zbawieniu. Profesor Charles Rary daje taki komentarz na ten temat w książce So Great Salvation – What It Means to Believe in Jesus Christ. Tak wielkie zbawienie. Co to znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa? Niektóre niejasności co do znaczenia dzisiejszej Ewangelii mogą wynikać z niewyjaśnienia tych kwestii. Jedno z nich brzmi: co mnie wyklucza z nieba? Co przeszkadza mi w osiągnięciu życia wiecznego? Odpowiedzią jest grzech. Drugą kwestią jest to, w jaki sposób moje grzechy mogą być przebaczone. Potrzebuję jakiegoś sposobu, aby rozwiązać ten problem grzechu. Bóg oświadcza, że śmierć Jego Syna zapewnia przebaczenie moich grzechów. Chrystus umarł za nasze grzechy. To jest tak oczywiste, jak to tylko możliwe. Grzesznicy potrzebują Zbawiciela. Chrystus jest tym Zbawicielem, jedynym ważnym. Przez wiarę przyjmuję Go i Jego przebaczenie. Wtedy problem grzechu zostanie rozwiązany i będę mógł być w pełni pewien, że pójdę do nieba. Nie muszę wierzyć w powtórne przyjście Chrystusa, aby zostać zbawionym. Nie potrzebuję przyjmować Go jako mojego obecnego orędownika. Muszę jednak wierzyć, że On umarł za moje grzechy i zmartwychwstał, triumfując nad grzechem i śmiercią. Nie muszę rozstrzygać spraw związanych z chrześcijańskim życiem, aby być zbawionym. Nie muszę zastawiać części moich przyszłych dochodów, aby być zbawionym. Nie muszę być gotów rzucić palenia papierosów, aby być zbawionym. Sprawy cieleśności, duchowości, wydawania owoców i odstępstwa odnoszą się do życia chrześcijańskiego, a nie do kwestii zbawienia. Tylko Pan Jezus, Bóg, który stał się człowiekiem, mógł rozwiązać ten problem
i rozwiązał ten problem, umierając za nas. Musiał być człowiekiem, aby móc umrzeć, i musiał być Bogiem, aby ta śmierć mogła zapłacić za grzechy świata. Księga Objawienia, 21 rozdział, 8 werset, według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwofalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Czy to nie ciekawe, że obecna kultura włącza do codziennego życia to, co kiedyś uważano za obrzydliwe? Biblia mówi, że homoseksualizm jest obrzydliwością, ale dzisiaj mówi się, że jest to tylko alternatywny styl życia. Zabijanie, właściwie morderstwo nienarodzonych dzieci przez przerywanie ciąży, kiedyś było społecznym tabu. Dzisiaj nazywa się to prawem kobiety. Kiedyś tatuaże były domeną przestępczego świata. Dzisiaj ludzie dumnie się paradują ze swoimi obrzydliwie wytatuowanym ciałem. Ludzie dzisiaj są zaniepokojeni zmianami klimatycznymi, ale nie widzą, że wśród nich codziennie zmienia się na coraz bardziej obrzydliwy klimat moralny. Uwspółcześniona Biblia Gdańska właściwie tłumaczy grecki wyraz phonos jako morderstwo, ponieważ to nie jest nieumyślne spowodowanie śmierci. To nie jest zabójstwo, ale morderstwo, czyli zabójstwo kryminalne, zabójstwo z premedytacją. Następnym grzechem na tej liście jest rozpusta, z greckiego pornos, stąd zwrot pornografia. Rozpustnikiem jest każdy, kto praktykuje lub promuje aktywność seksualną poza małżeństwem. Guślarze czy czarownicy to greckie słowo pharmakeia, w ten sposób tłumaczone. Grecko-polski słownik Stronga podaje taką definicję tego greckiego wyrazu pharmakeia. Po pierwsze, farmakia, używanie lub dawanie komuś mikstur leczniczych lub odurzających. 2. Trucie. 3. Czarnoksięstwo, sztuki magiczne, często związane z bałwochwalstwem. 4. W przenośni, ułudy i pokusy bałwochwalstwa. Według tej definicji czarownik to ktoś, kto używa narkotyków do wywoływania pseudoreligijnych fantazji i okultystycznych doświadczeń. Bałwochwalca to ktoś, kogo kult religijny skierowany jest ku materialnemu przedmiotowi, który z kolei reprezentuje mu jakąś duchową rzeczywistość, albo rzeczywistego demonicznego ducha, albo jakąś koncepcję religijną czy filozoficzną. Na końcu mamy wszelkich i wszystkich kłamców, którzy są włączeni do listy skazanych. Sam szatan jest ojcem kłamców, a ci, którzy praktykują oszustwo i kłamstwo, zwłaszcza fałszywi nauczyciele, muszą w końcu dołączyć do swojego diabolicznego ojca w jeziorze ognia. Ci wszyscy wymienieni w 8 grupach grzeszników idą na wieczne zatracenie w jeziorze ognia gorącego ogniem i siarką. To jest dosłowne, literalne miejsce, tak jak dosłowne, literalne są osoby, które tam idą. Z poprzednich wykładów dowiedzieliśmy się, że Hades, a zwłaszcza to literalne, dosłowne miejsce tymczasowego uwięzienia
i męki niezbawionych dusz znajduje się w centrum ziemi, co dobrze pasuje do jego opisu jako bezdenna przepaść. Ale skoro jezioro ognia jest również dosłownym, literalnym miejscem, co wynika z faktu, że dosłowne, literalne osoby antychrysta i fałszywego proroka zostały tam wrzucone żywcem przed nastaniem tysiącletniego Królestwa Bożego, to gdzie znajduje się to miejsce wiecznej męki szatana, jego aniołów i wszystkich bezbożnych ludzi? Profesor Henry Morris w książce The Revelation Record, Wykład Objawienia, poświęcił 2,5 strony temu zagadnieniu. Oto dwa fragmenty poruszające ten temat. Dokładny charakter i położenie jeziora ognia nie zostały objawione w Piśmie Świętym, ale nie ma powodu, aby kwestionować fizyczną rzeczywistość jego ognia. W samym Nowym Testamencie jest ponad 20 odniesień do tych ogni piekielnych, większość z nich w wypowiedziach samego Pana Jezusa, bez żadnej wzmianki w kontekście, że są to jakieś symboliczne ognie. Lokalizacja tego ostatecznego i wiecznego piekła ognia nie może oczywiście znajdować się na obecnej ziemi, ponieważ obecna ziemia ma zostać rozpuszczona. Co więcej, jezioro ognia istniało jeszcze przed tysiącleciem, aby przyjąć bestię i fałszywego proroka, a jednak najwyraźniej przetrwało wyparowanie ziemi pod koniec tysiąclecia. Są wersety Pisma Świętego, które przynajmniej dają do zrozumienia, że może ono znajdować się w jakimś odległym zakątku wszechświata, niemal nieskończenie oddalonym od nowej ziemi i jego świętego miasta. Jezus mówił o odstępczych synach królestwa, którzy w końcu zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. W liście Judy fałszywi nauczyciele są nazwani gwiazdy zabłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki przeznaczone. Piotr mówi, że takimi ludźmi są ci, dla których czeka mrok ciemności. To samo słowo jest tłumaczone jako ciemność w drugim liście Piotra, w 2:4 i Judy, 1:6, oba mówią o łańcuchach krępujących upadłych aniołów oczekujących na sąd. Ta zewnętrzna ciemność musi w jakiś sposób odpowiadać ogniowi wiecznemu, do którego Pan Jezus wskazał, że niezbawieni zostaną ostatecznie wrzuceni. Wszystkie te specyfikacje zdają się wskazywać na prawdopodobieństwo, choć w tej chwili nie możemy być tego pewni, że piekło lub jezioro ognia będzie znajdować się na jakiejś odległej gwieździe. W końcu gwiazda jest właśnie tym jeziorem ognia. Rzeczywiście istnieją gwiazdy i galaktyki, które choć płoną, nie emitują światła w widzialnej części widma. Także składają się zarówno z ognia, jak i z nieprzeniknionej ciemności. Chociaż niewielu z nas chciałoby przyznać się do bycia tak rażącymi grzesznikami, jak ci tu opisani, należy pamiętać, że według nauk biblijnych bałwochwalstwo obejmuje chciwość. Rozpusta obejmuje pożądliwe myśli, a morderstwo zawiera gniew. Co więcej, któż z nas nigdy się nie bał ani nie kłamał? Ta lista grzeszników obejmuje zatem również nas wszystkich. Tak pisał apostoł Paweł w liście do Rzymian, w
trzecim rozdziale, 23 wersecie. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. My wszyscy urodziliśmy się z biletem do piekła. Potępienie jest jednak tylko dla tych, którzy umierają w swoich grzechach. Dla wszystkich, którzy przyjdą do Chrystusa, czeka cudowne przebaczenie najcięższych nawet grzechów, nawet tych grzechów, o których czytaliśmy przed chwilą. Oczywiście za wyjątkiem grzechu niewiary. Do najbardziej moralnie zepsutego kościoła w Koryncie apostoł Paweł daje takie ostrzeżenie, a jednocześnie nadzieję. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, od 9 do 11 wersetu. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bawochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Drogi przyjacielu, czy chcesz mieć udział w życiu wiecznym na nowej ziemi i mieć własne miejsce w nowym mieście, Nowym Jeruzalem? Nie próbuj dostać się do tego miasta poprzez własną sprawiedliwość, bo to jest niemożliwe. Ale jeśli przyjmiesz przez wiarę to, co Jezus uczynił dla ciebie 2000 lat temu, a Jego sprawiedliwość jest przekazywana tobie w punkcie wiary, wszystkie, nawet najcięższe grzechy zostaną ci przebaczone, wymazane na zawsze i staniesz się synem czy córką Boga i Jego dziedzicem. Nie zapracujesz na to. Nie możesz tego osiągnąć w żaden inny sposób. Otrzymujesz go jako dar od Boga, a jedynym sposobem, w jaki możesz otrzymać ten dar, jest wiara w osobę i uczynki naszego Pana i Zbawcę Jezusa Chrystusa. Jezus jest jedyną drogą zbawienia. Tak więc, drogi przyjacielu, skorzystaj z Jego daru zbawienia. Skorzystaj z możliwości stania się Jego synem czy córką i wejdź do życia wiecznego na nowej ziemi. Jeżeli Bóg pozwoli, ten wieczny stan, nowe niebiosa i nowa ziemia, a przede wszystkim nowe miasto Jeruzalem, będą tematem następnego wykładu. Zostańcie z Bogiem.